Turbo Ryman. To ja, Turbo Kozak. W dzisiejszym epizodzie Turbo Kozaka stawiamy na młodość, technikę, ale przede wszystkim na duże poczucie humoru. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku kopać piłkę dla Państwa będzie Bartosz Rymaniak, Korona Kielce. Drogi Bartku, Twoja forma aktualna, która jest niewątpliwie wysoka, daje mi do myślenia, że możesz być w czołowej 30 klasyfikacji tego sezonu w Turbo Kozaku. Prawda to czy fałsz? Długo czekałem na ten moment, żeby wystartować i chyba jednak nie skorzystam. Miło bardzo było, ale nie, dobra. Jak już przyjechaliście, to już zostanę, ale chciałem powiedzieć, że jestem też po treningu i zmęczona noga. A noga wypoczęta? A noga wypoczęta? To dwie już do mnie. Ale fajnie, że przyjechaliście, dzięki za zaproszenie i bardziej pod tym kątem humorystycznym, bo gdzieś tam piłkarsko zobaczymy, ale mam nadzieję, że coś tam skręcimy fajnego i będzie dobrze. Idziesz? Bo od razu wcinę, tak? Ja jak dziki idę. Z nimi rozmawiaj, ze mną masz rozmawiać. Aha, dobra. Kiedy ostatni raz miałeś sam na sam, czy w ogóle kiedykolwiek miałeś? Czy to na treningu. Naprawdę? Sam na sam z lamką mnie to nie. Nie udało się? Nie, niestety, ale teraz. Czekam na teraz. Zostawiłem tu to. Tu powinno być łatwiej. Zobaczymy. Good luck. Dzięki. Ale urwa. Ach. Jak on kręci? Profesor! Kręć nim. Jak na karuzeli. Jak na karuzeli. Z główki! Z główki od nich Nikolajczyk. Brawo. Ostatnie szczęście, ale po wykoszecie. Pamiętasz, jak ostatnio strzelałem karnego w lidze? O! Bo nigdy nie strzelałem, wiesz? YouTube w tej kwestii milczy. Ulala! Myślałem, że się potknął przy tym karnym. Nierówna płyta, sami zobaczcie. Nierówno jest, więc miałem prawo. Co zostawiłeś nam na desek? Sam nie wiem, wiesz? Miało być tu. To my Scyzory. Tak jest. Kapitan Scyzorów? Zastępujący Radka, ale jak na razie tak. Od czasu do czasu? Od czasu do czasu. Środek sierpnia, ten w szaliku. Środek sierpnia, ten w długich spodniach. No ale trudno, taki duet. Skup się na karnym, żarty na bok. Jest tak jak... Jest wszystko tak jak było. Może wpa... Ale minimalnie, co? Ale jak kręci, jak kręci. Czy ja już mogę gwizdnąć? Tak. Ale jest naprężony. Juniu! Parada naprawdę, stadiony świata. Ale ujęcie chyba do zdjęcia idealne mu zrobiłem, co? Co się takiego właściwie stało, że no tak ta forma eksplodowała w ostatnim czasie? No bo naprawdę, no ja powiem ci, oglądam i nie wierzę. Chociaż no, to się nadzieje naprawdę. No, czekałem chyba na ten moment, gdzie ta forma gdzieś tam będzie w miarę stabilna i fajnie, że teraz gdzieś tam, można powiedzieć, większe rzeczy mi wychodzi i ludzie gdzieś tam doceniają to, że cały czas ciężko pracowałem, bo już mnie wielu skreślało, a ja cały czas tą samą drogą na przekór niektórym osobom, ale ja kocham piłkę nożną i robię to wszystko z miłości. Fajnie są takie momenty, kiedy to się odpłaca i takie momenty, nawet jak teraz przyjechały gwiazdy do mnie kręcić. No przecież Turbo Kozaka. Jak z małym chodzę na jakieś odpusty, to takie podobne właśnie widzę, nie? Ale cieszę się, że mogę w takie coś pocelować. Większe lotki trochę, nie? Nieznacznie. Skoro z 16 metrów była 16, to z 20 co będzie? 20. Inteligentny. Po tobie, same barski tak mają. No! 17 razy 3! To już trochę jest, co? Kawałek, ja myślałem, że wszystkie trzy piłki 16 metrów. Ale mówiłeś mi, że oglądasz każdy odcinek. Ale ja mam ten stary telewizor jeszcze bez zooma.
no to kupimy ci taki z Zoomem. W zasadzie już teraz dałeś ogłoszenie, więc szukamy sponsora. Żona się ucieszy. Szukamy sponsora. Tak jest. To trzeba pierdyknąć teraz już. Patrz jak pierdykną! Pierwszy raz w życiu w narożniku. Naprawdę? Tak jest. Jak tam się czujesz? Teraz rozumiem kolegów, że nie jest tak łatwo wrzucić. Kiedyś doleci? I teraz poleci piosenka, wiesz jaka? Tak, blisko. Ale rotacja jest. Ale teraz zakręcił, jak klasowy sztukmistrz. Ostatnia szansa. Oglądam na TVN-ie. Nie, ty oglądasz Ukrytą Prawdę. To ty oglądasz. To jest chyba pierwsza miłość. Tak, 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 tak. No widać, że oglądasz. Brawo, Ryman, brawo. Znamy przyczynę, dlaczego nie wykonujesz rzutów rożnych w meczu. Już wiadomo? No, bo byś szli z kontrą cały czas. Było, było. Siateczka. Kontrola gier i zakładów uznała to za strzał niecelny. Ale kontrola gier i zakładów czasami też miała wypadek. Co, wszystkie kulki się wysypały? U nas jeszcze nigdy kontrola nie miała wypadku. Dobra, wierzę na słowo. To też jest siateczka. I teraz chyba czas na koło ratunkowe. Wziąłem je przy sobą. Wszyscy zawodnicy inni coś tam nie chcą mi pomóc, ale oglądałem twój najlepszy wynik i prosiłbym cię o pomoc. Naprawdę mnie? Tak, ale musisz to założyć. I w tym mam... O, może tak, jak sombrero, co? I w tym mam... I w tym masz mi pomóc, jak wiznę. Masz zmienny ustnik, czy nie? Nie. Ale nie mam też żadnych chorób. Po badaniach. Ja jestem gotowy. Tak? Nie wyszło. Zmień nominację, mówię ci. Ja widziałem ostatnio twoje pasy. I? No... Nieźle? Na to tutaj liczę. Dobra, postaram się. Do chwytu. Zobacz, ma to. Zobacz, co się dzieje! Zobacz. Nie. Nie wpadła. Poprzedka. Teraz się przez chwilę poczuję, jakbym grał na stronie z Messi. Trzymamy cię za sobą. 3, 2, 1. Raz. 2. Ale ryje. 3. Rymaniak nie oddycha. 14. 15 poszedł! Z obrotem! Tylowo. Ależ niespodzianka! Pazernie! Pięknie, zewniakiem! Fantastycznie! Pazerny zewniak! Jaka sytuacja? Jesteście, widzicie mnie? Pierwsza z taką piłką do czynienia. Delikatnie czasami mam problemy z normalną, więc... Z tą powinno być lepiej. 3, 2, 1... Ale ją ujarzmił! Ajajaj! To było, proszę Państwa, jego marzeniem. Chciał wystąpił, no i poszło nienagannie, wydaje mnie się. No i też, no, niektóre konkurencje były ciężkie, pierwsza z je robiłem, ale... Z waszą pomocą i z dozą humoru to zdecydowanie łatwiej i przyjemniej się pracuje z takimi fachowcami. No szczególnie pomogłem przy poprzeczkach, to przecież było bardzo No tak, no, na to liczyłem, no, gdzieś mi się śniło w nocy, że już trafisz i... No i... Ten dzień, proszę Państwa, to benefis Bartosza Rymaniaka. Bartosz Rymaniak tam, Bartosz Rymaniak tu. Rozumiem, że prezentu nie ma.
ale w niedzielę go przyniesiesz i dasz. Zgadza się. To będzie twoja koszulka, czy jakaś, jakiegoś lepszego piłkarza? Jak chcecie, to może być lepszego, tylko podajcie mi nazwisko, bo się nie obrażę w tym momencie. Dobrze, Rymaniak. Bardzo się cieszę. Przyniosę na pewno po meczu z Piastem. Wezmę ją, wypiorę i wezmę, żeby nie było, że w studiu będzie nieprzyjemny zapach. Czyli nówka sztuka. A czy nie, będzie ta meczowa, tylko że wyprana. Czyli nówka sztuka. Czyli nówka sztuka po prostu. Meczowa, prana, raz i tyle, nie? Może tak być? Czy nikt tak takiej nie przynosił jeszcze nigdy? Wyprany jeszcze nigdy nie przynosił, to zawsze tam jeszcze. Jak chcecie, to może być brudno trawy, żeby to było. Że symbol, żeby była meczowa. Żeby efektowo było po prostu. Tak? Dobra. Proszę Państwa, więcej Bartosz Rymaniak nie będzie mówił, bo w zasadzie już za chwilę się o tym wypowie ponownie. W Turbo Kozaku wystąpił Bartosz Rymaniak. Dziękuję. Jakiś pseudonim jest? Nie ma żadnego? No, Ryman. Ryman. Chyba tak. Ryman. Od niedawna Dani Alves się śmieją, ale to spokojnie. Dani Alves, Korony Kielce, Bartosz Rymaniak wystąpił w Turbo Kozaku. Serdecznie mu gratulujemy dobrego wyniku. Dzięki bardzo.